Frasobliwy, czyli smutny, zatroskany i zamyślony. Taki jest Chrystus przedstawiony na rzeźbach, które po brzegi wypełniły niedawno 3 sale Tarnogórskiego Muzeum. Nowa wystawa to około 100 dzieł z kolekcji tarnogórskiej rodziny Bystrzanowskich. Wystawa na pewno jest takim kamieniem milowym tutaj tego zbierania i uhonorowaniem tego, że ma to sens. Tym bardziej, że na początku, gdy zaczynaliśmy zbierać, wizerunek Frasobliwego był w Polsce, nazwijmy to, na wymarciu i bardzo było mało informacji. A od kilku lat jest trend nawet w muzealnictwie do robienia takich wystaw. Na wystawie można oglądać pracę różnych twórców. Temat przedstawienia jest jednak ten sam. Na twarzy Chrystusa, który za chwilę ma zostać ukrzyżowany, widać zamyślenie i smutek. Jego cierpienie zmusza również odbiorców do chwili refleksji. Prezentowane rzeźby dodatkowo zestawiono z utworami literackimi, mówiącymi o cierpieniach i troskach, z jakimi spotykamy się w codziennym życiu. Ciekawym artystą jest Lizoń. On tutaj przedstawia Jezusa Frasobliwego w taki nowatorski sposób, ponieważ jego nogi są skrzyżowane, co się kojarzy z przedstawieniami religii dalekowschodnich, ale też przedstawia Matkę Boską Frasobliwą. To jest wizerunek w sumie niespotykany. Zaprezentowane przedstawienia Chrystusa Frasobliwego są niczym innym jak metaforą naszych słabości, z których mogą się jednak narodzić siła i moc. Do tego dochodzi trwający właśnie Wielki Post, który dla chrześcijan jest okresem do przemyśleń i wprowadzania zmian. Dla osób religijnych ten czas Wielkiego Postu ma prowokować nas do zajrzenia w głąb samego siebie, żeby być lepszym człowiekiem. Nie przypuszczałam, że ta wystawa, którą dzisiaj otwieramy, będzie wystawą, w której tle mówimy o wojnie, wojnie na Ukrainie. Ta wystawa w tym czasie ma zupełnie inne brzmienie. Zupełnie inaczej interpretujemy teraz przedstawienie Chrystusa Frasobliwego. W sumie Małgorzata i Maciej Bystrzanowscy mają w domu ponad 300 rzeźb. Kolekcjonerska przygoda zaczęła się 10 lat temu zakupem na Targu Staroci w Bytomiu. Kolejne wizerunki Chrystusa Frasobliwego pozyskali przede wszystkim od samych rzeźbiarzy. I tak już zostało. Ja jestem przede wszystkim pod wrażeniem ilości zgromadzonych eksponatów, że robią to pasjonaci, że to nie jest instytucyjne, tylko to po prostu robią ludzie, którzy kochają ten temat i którzy są w niego bardzo mocno zaangażowani. Gdzieś tam z rozmów z kolekcjonerami wiem, że oni jeżdżą po całej Polsce, świecie i po prostu zbierają, wyszukują. Tarnogórskie Muzeum przygotowało nie tylko samą wystawę. Chrystus Bystrzanowskich stał się inspiracją do wydania katalogu i organizacji ciekawych wydarzeń. Szczegóły można znaleźć na stronach internetowych instytucji, a zbiór dzieł można podziwiać do 24 kwietnia.